would like to buy 2 tickets to Capri. Thank you. Grazie. Okay. Kupiłem właśnie bilety na Capri. Popłyniemy o 9:30 promem na wyspę, a powrotny bilet będziemy mieli, jak się uda nam kupić, bo pan nie chciał nam sprzedać, o 16:30 będziemy mieli powrót, czyli będzie już prawdopodobnie ciemno. Na Capri można popłynąć promem lub wodolotem. W sezonie prom płynie praktycznie co 30 minut, a teraz jesteśmy na koniec listopada, płynie 4 razy dziennie w tamtą stronę i 4 razy dziennie wraca. Cena za prom jest niższa, a cena za wodolot jest wyższa, ale płynie szybciej. Wczoraj pytaliśmy, ile będzie kosztował bilet, miał kosztować 50 euro, a dzisiaj zapłaciliśmy 48 euro za 2 osoby w jedną stronę. Zgodnie z tym, co obiecał pan w okienku, będziemy mogli kupić bilety powrotne już na wyspie Capri. Mamy nadzieję, że tak też będzie. Płynęliśmy na Capri i wysiedliśmy w Marina Grande. Jest to praktycznie tylko jedna ulica, port dla statków turystycznych, mały porcik dla takich lokalnych ludeczek, parę restauracji, parę barów, jakiś sklepów z pamiątkami. Wsiedliśmy do kolejki, bilety kosztowały 2,40 i jedziemy do centrum miejscowości Capri. Wyspa Capri dzieli się na dwie części, a właściwie dwa miasteczka. Jedno, to do którego teraz przyjechaliśmy tą kolejką, nazywa się Capri, a drugie nazywa się Ana Capri i jest za tymi skałami. Tam widać biegnie droga, można pojechać tam autobusem albo zajść piechotą. Wychodząc z kolejki trafiamy na plac, który słynie z nazwy Piazzetta, a w rzeczywistości ma nazwę Piazza Umberto Uno. Stąd odchodzą główne ulice miasta, a wzdłuż nich butiki znanych projektantów. Za mną widać sklep Prady. Idziemy teraz takimi wąskimi uliczkami i co ciekawe, jest tutaj zabroniony ruch samochodów. Jeżdżą tylko takie elektryczne meleksy, a wszędzie ludzie poruszają się piechotą. Za 3 euro kupiliśmy 2 bilety do ogrodów Augusto. Póki co jest przepięknie. Tam jest taki mostek i taka potężna skała. Ogrodów Augusta mamy tutaj widok na takie skaliste urwisko, a tutaj w dole widać drogę, która nazywa się Via Krupp. Tutaj mamy widok na Certosa di San Giacomo, czyli najstarszy klasztor na Capri, zbudowany w 1371 roku. Z tego punktu mamy też idealny widok na Faraglioni. To są tamte skały i pod tamtą skałą tam normalnie w lecie przepływają łódeczki. I turyści tam chętnie pływają i robią sobie takie zjawiskowe zdjęcia. Tutaj mamy piękną ławę kamienną, która ozdobiona jest takimi kaflami. Niesamowicie to wygląda. Zeszliśmy teraz mocno w dół i mamy widok na Faraglioni z przeciwnej strony. Taką ścieżką żeśmy tutaj dotarli. Wśród takich skał się idzie. Nie ma tutaj zupełnie nikogo, jesteśmy sami. Wspięliśmy się takimi stromymi schodami i przyszliśmy pod taki naturalny łuk i ścieżka przechodzi pod nim. Patrzcie, jakie skały tu są, jakie pieczary. Zrobiliśmy potężne kółko i przeszliśmy całą część, która się nazywa Capri, na wyspie Capri. Nie ciężko mi sobie wyobrazić, jak ludzie tutaj funkcjonują w sezonie, gdzie jest mega ciepło i gdzie podobno tutaj są tłumy, że nie da się przejść.
bez basenu, a widzieliśmy, że większość tych wil, które tutaj jest i hoteli, które są tutaj na wynajem, jest bez basenów. Więc nie wiem, jak tutaj się funkcjonuje, a zejścia do wody nie ma i praktycznie w kilku miejscach tylko dookoła całej wyspy można się wykąpać w morzu. I jeszcze jedna ciekawostka, wszystkie hotele są pozamykane o tej porze roku, czyli na koniec listopada, i butiki z markowymi ciuchami też są pozamykane i widnieje na nich napis, że do zobaczenia w kwietniu 2024. Czyli zakładamy, że na Capri sezon trwa prawdopodobnie do początku listopada, no i zaczyna się w kwietniu. Otwartych jest tylko kilka kawiarenek, a z tych wszystkich markowych butików jest otwarty tylko butik Prady. Więc jak będziecie planowali wizytę na Capri poza sezonem, to zabierzcie ze sobą wodę, prowiant i wszystko to, co jest Wam potrzebne na cały dzień, czy na tyle dni, ile przyjeżdżacie, bo praktycznie wszystko jest tutaj pozamykane. Podsumowując nasz wyjazd na Capri, jesteśmy bardzo zadowoleni, że wybraliśmy się właśnie o tej porze roku. Zobaczyliśmy sobie wszystko tak, jak chcieliśmy. Zobaczyliśmy, jaka ta wyspa jest, jakie tutaj są przepiękne te skały, te urwiska. Jednak, żeby przyjechać tutaj na cały urlop i spędzić 2 tygodnie, to nie jest idealne miejsce, bo nie ma tutaj doskonałego wejścia do wody. I raczej wydaje mi się, że będzie się tu człowiekowi nudziło. Chyba, że będzie miał hotel z basenem i chce wypoczywać po prostu nad basenem. Według naszego odczucia Capri to doskonałe miejsce na jednodniową wycieczkę.